w poprzednich odcinkach. Więc tak, standardowo, no tarcie, klocki do wymiany. Wszystko jest naprawdę w rokującym stanie. Tu tylko odeszła ta... Tu stukałem śrubokrętę, nie ma dziury. Dobra. 13 atmosfer. No, raczej wątpię, że spełnia swoją funkcję. Patrzcie, ile tu oleju. Zalany, po prostu wylany do końca amortyzator. Mam tam teraz chwilkę, bo czekam na części. To wziąłem się za odświeżenie takich elementów, których nie będę wymieniał. Na przykład górna część amortyzatora jest bardzo podrdzewiała. Czy nie jest przyżarta, no ale no wiadomo, to ma 30 lat, więc jest podrdzewiałe. Tu mocowanie tak samo górne z łożyskiem oczyściłem. No i się to zakonserwuje, pomaluje elegancko, na czarno. Sprężynki także. Tutaj elegancko jeden zwój pójdzie. Tak więc no, będzie ładnie zakonserwowane. Biorę się za wyciąganie pompy paliwowej. Chcę zajrzeć, co tam u niej, że tak powiem. Czy tam ten filterek, to jest taka siateczka, czy nie będzie zapchany. Przy okazji zobaczcie, jakie piękne dusielstwo na kosteczkę budowlaną elektryczną. Bardzo dobra robota ktoś zrobił, naprawdę bardzo dobra robota. No tak więc wykręcam i zobaczymy, co tutaj ciekawego mnie zastał. Patrzcie na to, nawet tutaj kurwa druciarstwo, nawet tutaj na wkręta złapane. Tu w ogóle w benzynie jakiś debil po prostu, dlaczego nie mogę nadać, debil kurwa idiota posklejał szarą taśmą, oczywiście się rozpłynęła, bo to nie jest taśma odporna na paliwa. Kawałek kołka budowlanego. No hit po prostu, hit. Czyszczę przy okazji te siteczko breaking cleanerem, lewa strona jest lekko oczyszczona. Prawo widać jaka czarna, myślę, że na pewno pomoże w przepływie paliwka. Polutowałem ten szajs tak jak powinno być, zrobiłem nową izolację kabelka z takiej opaski termokurczliwej, wrzuciłem ją do zbiornika paliwa, znaczy się rozpuści, nie zmieniła swoich własności, więc jest ok. Tutaj zalutowałem na nowo, więc teraz jest gites, myślę, że pewno będzie lepiej niż było. No przede wszystkim ta siteczka jest wyczyszczona, to też z pewnością poprawi przepływ paliwka. Pompa jak widać na swoim miejscu. Było trochę zabaw, żeby to wcisnąć tam, przewody podłączone. Zlutowałem także tak jak powinno to być wraz z termokurczkami przewody od pompy paliwowej, bo było na kosteczce budowlanej, jak wcześniej pokazywałem. Trochę kable brakowało, bo chamy wycięły, no ale naciągnęło się elegancko. Tutaj ładnie złapię to trytką albo jakąś tasiemką zaizolujemy i będzie gites, zapewne będzie lepiej niż była na tą kostkę, bo solidne opory, że tak powiem, na pewno tu stawiała. Montowałem sobie czujniczek położenia wałka rozrządu. Jak widać, mój samochód jest na sprzęcie Siemensa, już przy przepustnicy to było widać, więc generalnie trochę gorzej, bo jest więcej czujników, więc jakiś tam pierdół i trochę droższe są elementy, ale zobaczcie, to wspaniałe coś, nie wiem jak to nazwać. Tak właśnie była zrobiona kosteczka, która przez warstwy taśmy się przebijam, ale czytałem na internecie, to jest standard, tu się woda w tej gumie zbierała, no i potem się niestety tutaj kruszyła instalacja, więc ktoś to próbował zreanimować. Wypierdzielę to wszystko i na nowo to polutuję, żeby też nie było zbyt dużych oporności, bo przez ten czujnik mam wrażenie, że auto beznadziejnie chodziło. Spójrzcie na to, w jakim stanie jest w ogóle izolacja. Muszę to wystabilizować. To żółte to są pozostałości oryginalnej izolacji z kabli. W sensie nie wiem, że ten czujnik działa, bo ten czujnik nie ma prawa działać. Jestem ciekawy, czy tak po całej długości ona w środku wygląda, czy tylko dotąd. Mój plan jest taki, że zrywam wszystko, obcinam w połowie, lutuję to w termokurczki, tak żeby żaden kabel się z drugim nie dotykał, bo one się dotykały, dlatego ten czujnik nie działał. Ciekawe, czy on się nie spalił, no zobaczymy. Pierwotnie zreanimuję, jak nie będzie działał, poszukam nowego, używanego lub jakiegoś zamiennika. W każdym razie na pewno ten czujnik powodował to, że bryka no jechała jak jechała, czyli nie jechała. Zobaczcie, co ukazało się po zdjęciu całej tej taśmy. Taśma służyła za izolację. Teraz tutaj naciąłem
dalej przewód, zobaczcie w jakim stanie jest oryginalna izolacja. Ja nie wiem, z czego oni robili te kable. To wszystko jest pokruszone. Ciekawe, czy to dotąd sięga aż do samego czujnika. Zobaczymy, jeżeli gdzieś w połowie jeszcze jest zdrowy kabel, to spróbuję to uratować. A jeżeli nie, no to nic, no to będę musiał wymienić czujnik, bo z tego to już nic niestety nie będzie. Skubałem praktycznie pół kabla i tu jak widać ta izolacja to się kruszy w palcach. Niemiecka precyzja i jakość wykonania oczywiście. To nie mówię, że to mam auto ma 28 lat i nie chodzi mi to, żeby było jak nowe, ale mam też dużego Fiata, w którym kable na pewno nie wyglądają tak jak tutaj, więc ja nie wiem, z czego oni to kuźwa zrobili. No niestety czujniczek będzie chyba do wymiany, chyba że obiorę to do samego końca i na nowo tak jakby pociągnę z termokurczki, no ale nie wiem, zobaczymy. Obrałem z izolacji kabele. Odpakujemy tu, zobaczymy w jakim stanie są te kable. Tu jak widać kabel jest ekranowany, czyli jest podatny na zakłócenia. Odbudujemy, weźmy folię kuchenną i się zaizoluje. Dobra, zobaczymy w jakim stanie tu dalej jest ta oryginalna izolacja, ale wątpię, żeby to rokowało, skoro wcześniej była tak zjedzona. Dlaczego miałoby nie być zjedzone do samego końca? Bo to nie chodzi o warunki atmosferyczne, tylko materiał niestety z jakiego to zostało wykonane. Tutaj widać, że jakiś papier jest, celuloza, nie wiem co to jest, może to jeszcze absorbowało wilgoć z powietrza. Zaraz, chwila prawdy, jak to, co z tego wyjdzie. Zobacz, do samego końca jest zjedzone. O. W rękach mi zostaje wszystko. Masakra po prostu, to za kurwa gówno. Jak można takie kable zrobić? Ja pierdzielę. Grzebałem czasem przy 50-letnich samolotach, to tam kurwa kable były lepsze niż w tym gruziku. Wiadomo, że technologia lotnicza jest znacznie inna, natomiast choćby pokazuje fakt, ile lat minęło, a to tam dalej było dobre, a tutaj 28 lat i to wygląda jakby w ogóle z morza zostało wyciągnięte. No nic, nie pozostaje mi nic innego jak kupić nowy czujniczek. W międzyczasie w oczkuję na części, wziąłem się za blachareczkę. Tu taka dziura wyszła delikatna w podłużnicy. Znaczy w podłużnicy, nie wiem czy jest podłużnica, to jest boczne poszycie. W każdym razie nie jest za duża, no ona na kamerze tak słabo wygląda. Ale zaraz zaszpawamy, poczyścimy. To się zakonserwuje elegancko i zrobi się łateczka. Dobra, ciechnąłem sobie elegancko tutaj w tą dziurę. Poczyściłem ją, zakonserwowałem i dociąłem sobie blaszeczkę. O tak, tu zaraz złapiemy, nie będzie śladu po dziurze i będzie tu trochę wzmocniony ten element. Jak widać, łatka już jest na miejscu. Trysnąłem to też podkładem antykorozyjnym. Elegancko już wyszlifowane, trzyma się bardzo dobrze, a na koniec poleci taką masą uszczelniającą, że tak powiem, zgodnie ze sztuką. Tam, żeby nigdzie nie zaciekała woda, nic, żeby tam dalej nie penetrowało. A na końcu polecę czarnym barankiem, tak więc będzie, tak powiem, struktura odbudowana. A kolejnym elementem blacharskim, jaki się będę brał, ale to dopiero jak poskładam przód, to ten tylny poruka. Ale to też jest prosta sprawa. Tutaj się wytnie odtąd, dotąd, od spodu tak samo. Przy okazji spawam tutaj wzmocnienie, jakąś rurę stalową albo coś. Trysnę progi też jakimś sprayem czy czymś i będzie, myślę, gitarka. Biorę się za dorabianie mocowania tylnego zderzaka, bo jak wtedy widzieliście, to było dosyć pogięte. Te już naprostowałem. No a te nie istnieje. A z racji tego, że używki w słabym stanie chodzą po 100 zł na Oliksie, a mam ograniczony budżet, nie mam zamiaru przepłacać, więc zbuduję sobie sam takie mocowanie. Odkręcę to, dorobię blaszkę na wzór tamtych, przyspawam dwie takie jakby śruby i będzie bardzo dobra robota. Mocowanko wyszło, o dziwo, śruby się nie poukręcały. No zjadło go solidnie, ten dzwon też lekki mu nie pomógł.
nie będę kupował używanego, 100 zł kosztuje, pierdziele, szkoda kasy. W ogóle bardzo ciekawy system Niemcy wymyślili w tamtych czasach. On do prędkości chyba bodajże 20 czy tam 15 km na godzinę. Mówimy teraz o tyle, jak ktoś najedzie, to nie odkształca się samochód, tylko tak jakby ten tłoczek wchodzi. To jest taki, można powiedzieć, bardzo prosty amortyzator. Potem wystarczyło tylko to wymienić i nie było praktycznie żadnych szkód. Z przodu jest dokładnie to samo. Więc bardzo ciekawy, że tak powiem, systemik. A my sobie dorobimy z kawałka blaszki, a może nie z ryfla. Gdzieś tu miałem taki już odłożony. Dorobimy sobie z kawałeczka właśnie blachy. Tutaj dotnę ją na wymiar. Odrysuję sobie tak jakby od poprzedniego kształt. Dospawa się tu potem śrubę i będzie bardzo fajnie zrobiony sporniczek. Elegancko sobie już chyciłem blaszkę. Złapana jest na oryginalnym osuwaniu, a potem tu wejdą między blachę a to takie kołeczki i do niej przyspawam resztę, a więc będzie git. No dobra, zamontowałem sobie na chwilę sport ten zderzaczek. Tu widzę teraz blachę świeżą, tak jakby zamontowaną. I sobie odrysuję teraz tutaj otwory elegancko. Tak, że śruby będą idealnie pasowały, potem jest w miarę spasowany ten zderzaczek. Tak więc gitareczka spawam, teraz tylko śruby do blachy i kurde mocowanie zrobione, stuwa zaoszczędzona. No i rzemiosło zrobione. Jestem zadowolony z efektu moich prac. Elegancko przyspawałem sobie tutaj te śrubeczki. Są tak jakby jedna wyżej, druga niżej, tak samo jak jest właśnie w zderzaku. Sprawdzałem już na zderzaczku, bardzo pasuje elegancko. Jutro, bo już się skończę robotę na dzisiaj. Malne to wszystko jeszcze odświeżę tutaj delikatnie szprajem czarnym. Zabezpieczę. A więc jestem bardzo zadowolony z tego, co mi wyszło. Nie jest to jakieś może za piękne, ale to i tak jest pod zderzakiem. Nie chcę mi się tego tu obrabiać, nie ma sensu. Ciekawe, że już zaczyściłem. W każdym razie nie będę się nad tym za bardzo nad tym się brandlował. Po prostu trysnę to jeszcze sprajem i gites. Jak widać w tylnej podłużnicy, nie wiem, ta podłużnica chyba jest, bo nie. Nie wiem, w każdym razie to jest wzmocnienie tylne, nie wiem co za element. Dziurka, jak widać, się zrobiła, trysnąłem tam lakierku. Trochę mnie denerwuje ta dziura, niby jest pod zderzakiem, ale wolę, żeby jej nie było. Tu dorobiłem blaszkę, elegancko się przyspawię, zakonserwuję i będzie gites. Nie będzie się tam lała woda ani syf, nie będzie tam żarło, dalej nie będzie penetrowało tych profili zamkniętych, więc myślę, że będzie gites. Łateczka, jak widać, spawana elegancko. Teraz wejdzie na to antykorozyjne i potem taka guma, która to zaklei elegancko te spawy i będzie gitesik. Dobra majstry, jak widać, obie rzeczy udało mi się już zakończyć. Mocowanie siedzi na swoim miejscu. Elegancko czeka na zderzaczek. Tu tak samo dziurka zaspawana. Zapaćkana już jest taką masą uszczelniającą, woda się tam nie będzie lała. Z tej strony tak samo, tak więc powoli do przodu. Powoli do przodu. Może nie najlepiej, ale jako tako. Tak jak wam mówiłem, to jest auto za 1900 zł. Nie ma się co nad tym za bardzo spuszczać. Jest ok, nie ma dziury. Zderzak się będzie trzymał, jest porządnie pospawane, tak więc gitesik, kurde. Zdemontowałem sobie przód, jak widać. Bawię się teraz ze światełkami z przodu, o, Felicia 34. Pobawię się światełeczkami. No tu jak widać, niestety, ale tak jeszcze nie pokazywałem. O, kolosz jest tu trochę rozpieprzony. Poczyszczę przy okazji tutaj te chromiki. No, zrobiłem sobie malutką regenerację światełek. Moja mi się bulwersuje, że przynoszę graciarstwo do domu. Cześć, piękna. I robię syf pod prysznicem, no ale nic, tak? To jest, jak się nie ma jakichś stałych warunków, trzeba jakoś improwizować. W ogóle przed chwilą byłem na karszerze, na myjce, żeby sobie to troszeczkę obczyścić z tego całego głównego syfu, żeby w domu sobie nie robić bałaganu. Niucha mi kolano. Oliwie. No. Tak więc bierzemy się zaraz zbieranko tych reflektorów i pucujemy. Fajnie, bo tą soczewkę idzie całą wymontować, tak więc jest fajny generalnie dostęp do odbłośnika i do soczeweczki całej. Lampki poczyszczone. Udało mi się elegancko to porozbierać, poczyścić. Oczywiście jak to w takich gruzach bywa, nie może być kompletu lamp.
są dwie różne, jedna jest Bosch, druga jest Hella. W ogóle co ciekawe, te z Heli są tak jakby z plastiku i są gorszej jakości, bo tam widać, że jest wypalony troszeczkę i nie ma takiego błysku, jak tak jakby oryginał z Boscha, które widać ma o wiele więcej błysku. Swoją drogą bardzo fajna, ciekawa konstrukcja tych świateł. Z tego co pamiętam, co kojarzę, BMW jako pierwsze właśnie w modelu E34, jeden z pierwszych, wprowadziło na rynek samochody właśnie z soczewkowymi światłami. No i tak jak widać, tutaj też te odbłyśniki poczyściłem od środka, tutaj tak samo, to jeszcze przelecę na sucho papierkiem. No i co, no i składamy i jutro montuję wszystko w samochodzie. Dobra, słuchajcie, Mikołaj przyszedł szybciej, jak to się mówi. Przyjechały wszystkie elementy, jakie tam pozamawiałem. Amorki, odboje, przewody gumowe, hamulcowe, przednie wahacze. A także sprawiłem sobie coś, dzięki czemu materiały będą trochę lepsze. Mianowicie Feju Tech. Może coś komuś to mówi. Proszę bardzo, gimbalek. Gimbalek, no, nawet teraz właśnie drga wszystko. Dzięki temu właśnie, dzięki temu gimbalowi trochę lepsze, myślę, że ujęcia będą wychodzić, nie będzie trząsło. Tak więc robimy unboxing, wyciągamy wszystko, a ja wpinam komórę już w stelaż i myślę, że będzie o wiele lepiej to wszystko wyglądało. Dobra, telefonik już w gimbalu. Widać, że fajnie już generalnie płynnie to idzie, ale jeszcze muszę nauczyć go obsługiwać. Dobra, co my tutaj mamy? Chwila, bo mi się trochę przechyla. Dobra, potem sobie to opanuję. Więc tak, wahacze. Komplet na przód, 250 zł. Nowe amortyzatory, Deckerman, jakieś chińskie, ale lepsze to niż nic. 89 zł za sztukę, sztuk dwie. Kuźwa, się to przechyla, o. Sztuk dwie, mam nadzieję, że wytrzymają jakiś czas, nie są jakieś takie najtragiczniejsze. O, chwila, bo tu mam joystick i próbuję sobie go opanować, ja pierdzielę, ale technologia. Dobra, czujnik położenia wałka rozrządu, kupiłem z też jakieś tanie gówno SKV, pierdzielę, nie będę z Siemensa za 4,5 stu wykupował, jak nie będzie działać, trudno, zwrócę i wtedy jakiegoś z rozbitka wyciągnę czy coś. Do amortyzatorów oczywiście dostałem w zestawie odboje, osłony. Więc zajebiście, 209 zł mi kosztowały amorki z tymi osłonami. Tutaj mamy jeszcze nierozpakowane wszystkie nowitkie przewody gumowe. Za to wszystko tutaj dodałem niecałe tam 580 zł, więc uważam, że to jest bardzo dobra cena za tyle szpeju, za tyle rzeczy. O, lampki też jak widać już są elegancko poczyszczone, trochę tu zaparowało, ale to będzie odprawiać. Odbłyśniki ładnie się świecą, zaraz będę montować. Albo mi tutaj nie nadąża. O, zaraz będziemy montować cały przód, ale pierw z ciekawości zamontuję mu ten czujniczek położenia wałka rozrządu. Zobaczymy, czy bryka będzie, czy odpali do porządku. Jesteśmy właśnie na stacji do montażu pojazdów. O, właśnie przyjechała śliczynotka. Coś, proszę bardzo. Jak wspaniale ulepione z żywicy. Proszę bardzo, elegancką łateczkę sobie zmajstrowałem.